Barstechny nie jest imprezą. Barstechny to jest połączenie dwóch kwestii, o której za chwilę powie Alicja. W internecie wyszukałam i wpadło Ars. Pomyślałam sobie, że to będzie na pewno coś związanego z sztuką, bo miała być muzyka i tym podobne. Miała być wiedza, miała być sztuka. Więc Ars, później się pojawiło Techne. Zebraliśmy się tutaj w gronie ziomków, ludzi, którzy czują tę samą pasję, muzykę, sztukę, energię. I gdyby miksujemy wszystko, bo jesteśmy przekonani do tego, że ludzie nie mogą przyjść po prostu na imprezę i najebać się piwkiem, tylko mają poobcować trochę z innymi formami. Mamy mnóstwo znajomych, którzy studiują na SP, którzy przygotowali super pokój związany ze sztuką. Mamy mnóstwo znajomych, którzy grają zajebistą muzykę lub ściągają innych świetnych muzyków, co właśnie poprowadził Mike. Więc to nie jest impreza. To jest wszystko. Plus był tutaj dzisiaj, jak się pan nazywał? Pan Sebastian Szybka. Czyli były również wykłady dotyczące wiedzy. Te wszystkie trzy elementy to jest właśnie Ars Techne. Alternatywny sposób na życie, który się zaczyna gdzieś później. Ars Techne za chwilę wyjdzie z prywatnych mieszkań. Pokazujemy wam tutaj, co możemy zrobić. Parę miesięcy temu Piotrka jeszcze w ogóle nie znałem, połączyła nas muzyka. Piotrek, mimo że mnie w ogóle nie znał, zgodził się grać w moim mieszkaniu. Przyciągnął blisko 150 osób, które chciało przyjść na jego koncert. I tak stworzyła się nazwa Ars Techne, czyli Techne, dawniej sztuka, również tak jak Ars, ale później dała początek technice. A jak wiadomo, nasze czasy, to są czasy, w których tak naprawdę człowiek nie jest w stanie już sobie poradzić bez technologii. Tak samo nie tylko zwykły człowiek, ale ona wpływa na artystów. I właśnie to chcemy pokazać. To chcemy pokazać tutaj, chcemy pokazać jak to wszystko, chcemy pokazać barwę naszych czasów. Barwę, ale w ujęciu sztuki, kultury, szeroko pojętej kultury. Mamy tutaj do czynienia i z muzyką, mamy tak samo do czynienia z wiedzą. To jest zmiksowanie tych trzech dziedzin. Sztuki, wiedzy, muzyki, przez technologię po prostu. Ars Techne to jest miksowanie ludzi z różnych światów. Fanów sztuki, fanów wiedzy i fanów muzyki elektronicznej. Ja się zajmowałem jedną z inicjatyw, które są dla nas szczególnie interesujące z tej części wiedzy, czyli transhumanizmem, tym jak świadomie z użyciem technologii redefiniować granice tego, czym jest człowiek, czym może być. Mówimy tu o dojściu do poziomu nieśmiertelności, czyli na przykład skopiowaniu umysłu na dysk twardy i przeniesieniu go w mechaniczne ciało, wymienialne, tak żeby osiągnąć praktyczną nieśmiertelność. No, czy po prostu dowolnym modyfikowaniu ciała, także wykracza to poza dzisiejsze myślenie wielu ludzi o tym, czym jest człowiek, czym może być. Ars Techne to jest idea stworzona przez młodych ludzi, którzy pracują, studiują, ale chcą robić coś więcej. To są ludzie, którzy czują muzykę, czują sztukę, czują kulturę, chcą wyrazić się w swoim mieście. I mamy tutaj świetną przestrzeń do tego, żeby wam to pokazać.